Wrocław będzie mniej teoretyzował, a bardziej wspomnieniowo, doświadczeniowo to, co zgromadził doświadczenia i co usłyszał od swoich przodków, rodzinne wspomnienia. Myślę, że bardzo ciekawe historie przed nami, także oddaję głos panu Stanisławowi. Dziękujemy już z góry za możliwość goszczenia pana tutaj. Stanisław Ferencowicz. Ja w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Złoczowa i Kresów Południowo-Wschodnich dziękuję bardzo, że mam zaszczyt rozmawiać z Państwem, a przede wszystkim w imieniu tego naszego stowarzyszenia chcę podziękować z całego serca, że my tu na ziemi cieszyńskiej znaleźliśmy i mamy drugą ojczyznę, za co naprawdę wszystkim bardzo, a bardzo dziękuję. Może kilka słów powiem, jak myśmy się tutaj znaleźli. Słyszymy, że to politycy ze zmiany granic. Granice były zmieniane tak długo, jak istnieje ludzkość, bo wojny były. Ale takiej wędrówki ludów, jaka była w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej, w Europie nie było. Naród żydowski nazwał to od razu poprawnie. Nazwał to wypędzenie. Tak, wypędzenie. A my, Polacy, dopiero mieliśmy odwagę to mówić po 1989 roku. Zostało powołane Stowarzyszenie Światowe Stowarzyszenie Wypędzonych. Przewodniczącym został Jan Skalski, mąż słynnej Danuty Skalskiej, która prowadzi program Lwowska Fala z Bytomia. Na pewno Państwo słuchacie. I on udowodnił światu, że największymi wypędzonymi to byli Polacy. Nie Żydzi, nie inni, nie będę wymieniał, ale Polacy. Ale jak do tego dochodzi, że myśmy byli uciekinierami? Proszę Państwa, człowiek ucieka przede wszystkim i zostawia swoją ukochaną, małą ojczyznę przede wszystkim wtedy, jak jest zagrożenie życia jego i jego rodziny. Taka sytuacja zaistniała na Kresach. Jak to... Żeby to zrozumieć, jakie były te mordy, to w filmach widzieliśmy, oglądaliśmy filmy, że Wołyń i inne. Ale jak do tego doszło, to musimy jednak sięgnąć do wybuchu I wojny światowej i jeszcze przed. Na tych terenach, konkretnie w Galicji Wschodniej, przeważał element polski jako dowód. Austriacy w urzędach prowadzili język polski, nie ukraiński, gdzie ich liczebnie oni przeważyli, ale element gospodarczy później polski. I wtedy myśmy ich nazwali, oni się nazywali również Rusinami. Rusini nie oponowali, przyjmowali. Ale Austria prowadziła politykę dziel i rządź. I wspomagała materialnie ruchy narodowościowe Ukraińców. Przy pomocy Austrii Rusini, a potem już się zaczęli nazywać Ukraińcami, tworzą pułki siczowe. I chcieli współpracować, chcieli większej autonomii, większej swobody, więcej przywilejów dostać od Austriaków. Ale postawili na złego konia. Pierwsza wojna światowa była tak długo prowadzona, dopóki nie zostało zniszczone chrześcijańskie państwo cesarstwa austriackie. Austria się rozsypuje, pułki są i nacjonaliści i ruchy nacjonalistyczne Ukrainy postanawiają utworzyć
zachodnią Ukrainę Ludową na terenach dawnej Galicji. Zajmują, te pułki zajmują większe miasta, a zwłaszcza Lwów. Z Lwowa chcą zrobić stolicę Ukrainy, tej galicyjskiej. Tej. I pod osłoną nocy wchodzą, wkraczają do miasta. To jest jeszcze okres, to jest jeszcze okres wojny. Mężczyźni, a zwłaszcza Polacy, są w wojsku austriackim. A tu tysiące zorganizowanego wojska wkracza. A miasto jest praktycznie bezbronne. Za broń chwyta młodzież. Przede wszystkim harcerstwo. Jaką broń mieli, taką walczyli. Ale potrafili się zmobilizować. Wystarczyło kilku dobrych dowódców wojskowych. Poprowadzili młodzież harcerską i studencką i ochotników do arsenału broni, który był obok dworca. Zdobywają broń i zajmują miejsca na liniach i bronią, nie dopuszczają Ukraińców do Lwowa, żeby stworzyli stolicę dla siebie tutaj w zachodnim. Żołnierz zawodowy, który przyjechał na urlop, brał udział w tej walce i mówił, że zawodowi żołnierze by się tak nie zachowali i tak by nie walczyli, jak ci młodzi chłopcy, którzy nie mieli siły nosić karabin. Oni go ciągnęli, może i na sznur, i sznurkiem, ale na linii frontu zachowywali się jak dzielni żołnierze. Zginęło ich ponad 400. Ale wytrzymali 21 dni w chłodzie i grodzie i głodzie. To był listopad. Tak długo, dopóki nie przyszła, nie wkroczyło na te tereny wojsko polskie. Młode państwo polskie nie mogło wkroczyć na te tereny, bo było związane układami z krajami zachodnimi. Francja, Anglia, Stany Zjednoczone. Dopiero jak już się tam tak strasznie ta krew lała, dostali zezwolenie, proszę wejść, możecie wejść, ale tylko po to, żeby prowadzić rozejm i ogłosić amnestię. Polskie wojsko wkracza. Tragedia Lwowa zostaje przerwana, a te pułki siczowe zostają wyparte z Galicji na Zadnieprze, na teren zaboru rosyjskiego, carskiego. Tam z kolei była rewolucja, wybuchła rewolucja w Rosji i też nie było silnej władzy. I ludność ukraińska też próbuje i powołuje Ukraińską Republikę Ludową. Polski naród, przepraszam, polski rząd był świadomy, że znajduje się między dwoma potężnymi narodami i to narodami pazernymi, wojującymi, Rosja i Niemcy. Zdawał sobie doskonale sprawę, małe państwo buforowe będzie obijane raz z jednej strony, raz z drugiej strony. I dążył do utworzenia federacji, żeby chciał dać wolność Ukraińcom, Białorusinom, Litwinom i innym narodom. Chciał stworzyć potężne federalne państwo, które byłoby przedmurzem między tymi dwoma potężnymi narodami. Pierwsze ręce wyciągnął polski rząd do Ukraińców tej Ukrainy Ludowej pod dowództwem, która wtedy tam dowódcą był Petlura. Razem Polacy z wojskiem ukraińskim chcieli opanować sytuację, jaka była. Chciała ukrócić samowolę bolszewików, którzy ciągle napadali na całe kresy.
A z takich miast jak Wilno, a zwłaszcza Kijów, zrobili se stałą siedzibę. Wojsko polskie przy pomocy wojska ukraińskiego wkracza do Kijowa, zdobywa Kijów. I niedaleko Kijowa jest miasto Winnica bodajże. Tam naród ukraiński gloryfikuje, gratuluje, cieszy się z tego, że Kijów został zdobyty że się tworzy ta federacja. Ale niestety do federacji nie doszło. Wiadomo, że bolszewicy podchodzą pod Warszawę i mimo zwycięskiej bitwy pod Warszawą wojna nie została zakończona. Została stoczona zwycięska bitwa. A dlaczego nie doszło do zakończenia wojny? Dlatego, że część bolszewików przeszła przez Prusy Wschodnie na tereny Litwy. Niemcy powinni ich wziąć do niewoli, albo przynajmniej rozbroić, a oni ich przepuścili. I proszę Państwa, w 21 roku, a więc prawie rok po zwycięskiej, po wiktorii pod Warszawą, na Litwie toczą się ciężkie, krwawe boje. Historycy w zasadzie mało o tym mówią, ale na Litwie zginęło więcej polskich żołnierzy zawodowych niż pod Warszawą. Wyniki są, statystyka jest zawyżona, a to dlatego, że pod Warszawą zginęło bardzo dużo ochotników. Polskiej młodzieży, tak tam we Lwowie Orlęta, tak tutaj studenci, ochotnicy. I jedna i druga strona już była bardzo wykrwawiona. Wszyscy dążyli do pokoju. Ale bolszewicy postawili warunek. Polski rząd musi internować wojsko ukraińskie Petlury. Co miał polski rząd zrobić? Jak był wykrwawiony, a tu taka potem. I zgodził się. Niestety. I co się dzieje? Internuje tych żołnierzy ukraińskich, a polski rząd na czele z Piłsudskim odwiedza te obozy, prosi, ustawcie się w szeregu. I osobiście podchodził i mówił, panowie, panowie, ja was bardzo, bardzo przepraszam. I teraz jest taka trudna sytuacja, że wybucha II wojna światowa. Ja już nie będę. 17 września wkraczają Rosjanie. Ukraińcy gloryfikują, kumają się, jak to mówią takim językiem ludowym, z wojskiem i z Armią Czerwoną. Ułatwiają wywózki Polaków na Sibir, do Kazachstanu. Wstępują w różne układy, ale to trwa niedługo. Ale zanim wkraczają Niemcy, ile złego zrobili Ukraińcy. Wstąpili do policji ukraińskiej, pomagali mordować Żydów, naszą inteligencję, łącznie z profesorami lwowskimi, z Uniwersytetu i z Politechniki Lwowskiej. I ni stąd, ni zowąd, wielki przyjaciel, Niemcy dla Związku Radzieckiego napadają 22 czerwca napadają na Związek Radziecki. Ukraińcy znowu się przyłączają do drugiego wroga. I znowu niszczą przy pomocy już Niemców, Polaków. I ta nienawiść wzrasta. Ale
Niemcy idą na wschód, ale podeszli do Stalingradu i pod Moskwę dalej nie poszli. I przegrywają bitwy. I nacjonaliści ukraińscy, o, co tu robić? Znowu postawiliśmy na złego konia. Jeżeli Niemcy przegrają, jeszcze nie wiadomo, jakie mogą być granice. Układy układami, ale Polska w tym czasie miała ogólnie Polaków, którzy nosili broń, czy na zachodzie, czy na wschodzie, było bardzo dużo. Więcej jak Francuzów. I oni się właśnie bali tego polskiego wojska, że wkroczą tak, jak kroczyli po pierwszej wojnie światowej i nie będą mieli tej wielkiej, swobodnej Ukrainy. I stawiają, i padają na szelmowski, podły sposób, będziemy, mordujmy Polaków. I żeby spotęgować to uderzenie, spotęgować te mordy, koncentrują największe siły na Wołyń. Robią odezwę, nacjonaliści ukraińscy robią odezwę do policji ukraińskiej, która była na usługach Niemców, żeby dezerterowali. Ponad 6 tysięcy policjantów ukraińskich idzie do lasu i olbrzymie zastępy band UPA. Według źródłowych informacji, i to od samych, nie od Niemców, na Wołyniu skoncentrowano od 30 do 40 tysięcy band UPA. I jeszcze ci policjanci. I dlaczego tak okrutnie mordowali? Mordowali dlatego, i to tak okrutnie, żeby raz na zawsze wytępić i rozwiązać problem Polaków na Ukrainie, a te okrutne mordy były dlatego, żeby już więcej Polacy, którzy uciekną nad piaski, tak oni mówili, Wisły nie mieli ochoty wracać na naszą ukraińską ziemię. I dlatego te mordy były takie okrutne. Nie wiem, czy nie nudzę, jakbym, czy jeszcze coś mówić, czy może już tylko jeszcze powiem. Moja siostra już jako dojrzała postanowiła spisać to, co jeszcze pamiętała. I napisała, i mówimy, mam zeszyt, napisała. A ja mówię, daj mi, ja sobie to przepiszę. Nie, ja ci nie dam, to ja sobie tylko dla siebie. Ale potem, to ja ci to przepiszę, ale mi nie dała. Ja mi przepisała i ja to pokazałem to na naszym stowarzyszeniu z Łoczowia, między mi pani Marii Kuźniak. Ona ja to przeczytała i mówi, Stanisław, to trzeba opublikować. No ja mówię, dobrze, ale siostra chyba się nie wyrazi zgody. Ale akurat była na naszym spotkaniu i podchodzi. Nie, ani może. Dopiero jak urzędziliśmy fortela i powiedzieliśmy, słuchaj, Ania, posłuchaj, jak mówił nasz papież Jan Paweł II. Przebaczyć trzeba. Ale dla potomności spisać też trzeba. I to mówię, polecam wam i nakazuję wam, spiszcie dla potomności. Zarumieniła się i brzącym głosem powiedziała, zgadzam się. I dlatego oto jest ta książeczka. W tej książeczce opisuję taką typową sielankoną, taką rodzinę wiejską, żyjącą na Kresach. I opisuję, no tak w skrócie, tylko w powniecym, tak długo mówię, opisuję dzień swojej pierwszej komunii. Ona się odbyła w 1932 roku. 1939 rok, tu komunia, a tu wybuch wojny. W tym samym roku. I czy nie pech? Ta kobieta ma drugi wielki stres. Przystępuje do komunii.
do pierwszej komunii. We wrześniu, no, w 21, no, w 21 roku, jak wkraczają Rosjanie, jak napadają Niemcy na Związek Radziecki. I potem opisuje ten, jak między innymi nauczycielka ratuje życie dziecku z Józiowi Żydowi w klasie. Patrzy przez okno, idzie jakiś tam żandarm niemiecki z władzą ukraińską, a ona się zorientowała i mówi: dzieci, Józiu, właż pod ławkę. I obłożyła go książkami. Przyszli, popatrzyli, nie zobaczyli. Jakie duże ryzyko, ale broniła życia. Później opowiada, jak w piwnicy modlą się, jest już okres, kiedy już Rosjanie nacierają w 1944 roku, modlą się, a tu do piwnicy wchodzi niemiecki żołnierz, odbezpiecza granat, chciał rzucić. Znalazł jeden człowiek, który mówi, miał odwagę i znał język niemiecki, podchodzi do niego: nie rzucaj! Oni się modlą, żeby Niemcy wojnę wygrali. Gut, gut, zakręcił schodą. Później moment, jak jest wielka bitwa. Katiusze latają, pora nocna. Proszę sobie wyobrazić, nad wsią. Rodzice jacy byli, ale mieli to doświadczenie życiowe. Rozmawiają ojciec z mamą i mówią: rozdzielmy się. Jak zabiją, to żeby nie wszyscy, żeby rodzina przetrwała. Robię mały ekwipunek, wybieram dwie córki i oni mnie biorą na, jak to mówią po naszemu, na barana. A poszli na tak zwaną Pałkową Górę, gdzie były ruskie Katiusze. A tam, gdzie były ruskie Katiusze, to Rosjanie tak bronili, żeby żaden egzemplarz Katiuszy nie dostał się w ręce niemieckie. I to się udało. I przetrwali. Proszę sobie wyobrazić, jaka radość, jak wracają i są wszyscy razem. A teraz jak przyjeżdżają, już tak się tak długo mówię, przepraszam. Nie nudzę. I jak już przyjeżdżają do Jaworza, już wiedzą, że będą już wysiadać. A mama opuszczona z czworgiem małych dzieci. Ja miałem 3 latka, najstarsza siostra miała 14 lat. I tak się rozgląda i mówi: teraz tu będziemy żyć, do jakiejś góry, tu, no. Taka ten, ale patrzy, siano grabią. Patrzy, a to jej siostra z innymi paniami robili przysianie. I teraz sobie proszę wyobrazić ich wołanie: Anielka, Aniu, Aniu. Mówię wam, jak byśmy oglądali film sami swoi, ale to był film, a to jest prawda. No może tyle, a trochę tak chciałbym się z państwem podzielić, ale tu już tak trochę skorzystam z materiału.